się głównie trade marketingiem, czyli marketingiem handlowym, marketingiem, które w miejscu sprzedaży jest zabezpieczona. Stąd też, słuchajcie, będę chciał powiedzieć troszeczkę o tym, jakie dzisiaj wyzwania mamy my jako przedsiębiorcy, jeżeli chodzi o marketing. Z drugiej strony, żeby to połączyć trochę z lekcją Piotra, ten kawał do Koryntian mówi, że Bóg jest sprawcą wszystkiego we wszystkim. Tak więc, jeżeli jest sprawcą wszystkiego, no to również też daje nam narzędzie, którym jest narzędzie w postaci marketingu. Dlatego też o tym marketingu będę chciał wam powiedzieć. Ja zajmuję się marketingiem w punkcie sprzedaży. I pamiętam, jak wiele osób mnie się pyta, Roman, czym ty się zajmujesz? Ja mówię, no wiesz co, sprawiam, że ludzie są szczęśliwi. Naprawdę? Marketing to przecież oszustwo. Marketing to przecież manipulacja. Marketing to przecież ściema. Tak bardzo często słyszę w rozmowach, kiedy mówimy o marketingu. Ale słuchajcie, nie ma nic piękniejszego. Z dumą patrzę, nie ma nic piękniejszego, jak moja kochana żona wraca do domu po shoppingu i mówi, mężu, żal było nie brać. 70% upustu. I przeszczęśliwa wraca, wtedy, słuchajcie, ja mówię, robię szczęśliwe uśmiechy ludziom. Jak miałem, mam czas dwie córki, ale jedna z nich była wtedy bardzo mała, ale bardzo lubiła znowu robić zakupy. No to się pójdę z tobą na zakupy do tego sklepu. I pamiętam, że swego czasu byliśmy i mówi, no to ja bym chciał te zdrowe cukiereczki Haribo, te takie gumiaste, takie rzeczy bym chciał. Słuchajcie, no tym ja się zajmuję. To jest marketing w punkcie sprzedaży. To jest marketing w punkcie sprzedaży. Marcin przedstawił mnie jako tym, który się zajmuje się tylko i wyłącznie farmacją. Farmacja jest jedną z dziedzin, którą się zajmujemy, natomiast zajmujemy się generalnie wszystkimi działaniami marketingowymi w punkcie sprzedaży. To są działania i w farmacji, to są działania w sklepach FMCG, to są oczywiście działania także w branży DIY, budowlanej, fashion, elektro i tak dalej, i tak dalej. Wszystko, gdziekolwiek tylko jesteście w jakimś punkcie, gdzie są sprzedawane usługi albo produkty, tam właśnie jest jakaś tam ręka marketingowa, którą się zajmuje. I słuchajcie, zacznę wam od puszczenia pewnego filmu. Nagranego kilka lat temu tutaj w pobliżu naszego hotelu. Mianowicie zrobili sondę uliczną przypadkowych ludzi. Zapytali, z czym ci się kojarzy marketing? Z czym ci się kojarzy marketing? I zobaczmy za chwilę, jakie były odpowiedzi. Mówię to o tym, dlatego że państwo dobrze znacie się na marketingu, prowadzicie firmę z doniesieniami marketingowymi, a akurat to są odpowiedzi zwykłych ludzi, których spotykamy na drodze. Posłuchajcie przez chwilę. Z czym się pani kojarzy marketing? Z sprzedażą? Z jedzeniem. Dlaczego z jedzeniem? Po prostu takie skojarzenie. Marketing kojarzy mi się ze sprzedażą. Z iluzją, z fałszem, z manipulacją. Z dużymi pieniędzmi. Czy według pana marketing coś ściema? Momentami tak, ale potrzebna. Często jest ściema. Normalnie, nic nie lepiej, ja wiem. Może troszeczkę taniej coś. No patrzę teraz dzisiaj u nas w tym sklepie cypryny 12 zł, a znam biała. Patrz, będę musiała pojechać, nie wiem, czy do Tesco, czy do Leclerca i kupić. To jest taki duży sklep. Szukanie nowych rynków, nowych klientów, prawda? Robienie ludziom trochę... Słyszycie? Marketing to z jedzeniem, z dużym marketem, z czymś takim. Wiele osób nie rozumie, że to jest narzędzie, które ma pomóc i temu, który sprzedaje, ale ja głównie rekomenduję to, żeby to było narzędzie, które ma pomóc również osobie, która kupuje w danym sklepie. I słuchajcie, pierwsza rzecz. Persona. Kto jest klientem? To jest bardzo często, że ja słyszę od firm, wiele osób się mnie pyta, Roman, ja chcę mieć jak najwięcej klientów. Moja oferta jest bardzo szeroka, jest dla każdego. Nie? No to jest pytanie. Znaczy, dla każdego, no to znaczy, że jesteś dla nikogo. Stąd też to jest pytanie, do kogo kierujesz swoją ofertę? Słuchajcie, jedna z największych sieci detalicznych w tym momencie, w Polsce, firma Biedronka, ostatnio znalazła nową personę, która sprawiła, że zdecydowanie zwiększyły się u nich obroty. Wiecie, jaka to jest persona? Dziecko. Okazało się, że zwierzaki
I ta koncepcja zwierzaku spowodowała, że mama musiała pójść kupić świeżaki, dużo więcej, żeby dostać świeżaka dla swojego dziecka. I to jest przykład tak samo takiej spersonalizowanej oferty, czyli łatwego podejścia do klienta. Kim jest twój klient? Czy go łatwiej zdefiniowałeś? Nie mamy czasu na pełne analizy, ale warto wiedzieć, do kogo identyfikujesz swoją ofertę. No chyba, że nie chcesz takiej oferty i nie chcesz mieć oferty spersonalizowanej, no to wtedy po prostu będziesz miał i nie dziw się, dlaczego później będziesz żył w kolejnym ubóstwie. Bo jeżeli masz oferty dla wszystkich, to znaczy, że nie dla każdego. I kilka, jedno z badań, które zostało zrobione, że 65% klientów twierdzi, że jeżeli oferta są skierowane pod kątem osobistych preferencji, to wpływa na lojalność i na zakup oferty. Wielu z was codziennie jako szefowie dostajecie spam maili. Takie szkolenie, taki produkt, tyle możesz zyskać, takie rzeczy możesz uzyskać. Większość tych spamów, co się z nimi dzieje? No idzie w ich miejsce, czyli jakby idzie spam. Stąd też trzeba o tym pamiętać, żeby trafiać bardzo szczegółowo w swoją ofertę. Kolejnym elementem oczywiście jest produkt, czyli czego klienci potrzebują. Bardzo lubię firmy, które kopiują inne firmy. Lubię dlatego, że większość z nich pada. No bo nie można być firmą, która tylko kopiuje pewne rozwiązania, no bo stajemy się kopistami pewnych rozwiązań. Nie mówię o benchmarkingu, czyli to, co powiedział Bartek, że podnosi jakość swoich produktów. Czy Zdzisław, że podnosi jakość swoich produktów do produktów światowych. Nie mówię o tym, o podnoszeniu jakości. Mówię bardziej o tym, żeby nie kopiować innych rozwiązań. Ja mam firmę szkoleniowo-doradczą i mogę powiedzieć, mogę robić szkolenia dla wszystkich. A nie. Moja firma skupiała się tylko i wyłącznie na narzędziach marketingowych w punkcie sprzedaży. Nie zajmujemy się online'em, nie zajmujemy się social mediami, nie zajmujemy się i całym marketingiem strategicznym dla firm produkcyjnych. My zajmujemy się marketingiem w punktach sprzedaży. I to jest ta rzecz, którą my decydujemy. Dlatego też, bo chcemy się wyróżniać. Wyróżniaj się albo gin. To jest takie dobre hasło, które pojawia się wszędzie. Jeśli twój produkt nie będzie wyróżniający się, niestety nie będziesz w stanie dalej funkcjonować. Kto z nas nie chciałby znieść takiego MMS-a? Kto jest w stanie skopiować MMS-a? Ostatnio Biedronka spróbowała, kupiłem, żeby zobaczyć, ten smak jest. Nie, zupełnie co innego. MMS to jednak MMS. Także to jest drugi element, który potrzebujemy jako przedsiębiorcy. Miejmy produkt wyróżniający się, ale uwaga, druga rzecz. Produkt, który daje pewną wartość. Zdzisław, jaką wartość największą sprzedaje, sprzedając, produkując oznaczenia? Bezpieczeństwo, prawda? To jest największa wartość. I firma, która nam pokazał właśnie bezpieczeństwo. Że dlatego, nie żeby zarobić, nie żeby utrzymać rodzinę, tylko ja robię znaki, które są bezpieczne i w przypadku tego wypadku, który widzieliśmy, uratował komuś życie, dlatego że stosował najnowsze rozwiązania. Innym razem, jak Mariusz miał swoją prelekcję, co on sprzedaje? Tylko będą urządzenie, które bada kręgosłup? Nie, on sprzedaje dzisiaj zdrowie. On sprzedaje dzisiaj satysfakcję. I ta wartość, która jest w idącym się produkcie, to jest ta rzecz, którą powinniśmy wziąć uwagę przy projektowaniu naszych działań biznesowych. Aż 70%, a w punkcie sprzedaży już są najnowsze badania, że 86% klientów podejmuje decyzje na podstawie emocji. To powiecie, jakie mogą mieć emocje, kupując cholera znaki? Jakie emocje mogę mieć, kupując szkolenie? Jakie mogę emocje mieć, kupując jakikolwiek produkt MMS-a? To dlaczego to miałeś, że ona wraca z tych zakupów i mówi, kochanie, zaoszczędziła. Szczęśliwa jestem. Nawet nie chodzi o ten ubóstw, który tam był, bo wiecie, że ta bluzeczka, która ona kupiła za 100, która była przeceniona w produkcji, kosztuje 15 zł. Natomiast chodzi o to, te emocje, które wywołała tym zakupem. Kolejny element marketingu, bardzo ważny, to jest cena. Jak ja widzę, jak wszyscy tutaj chwalą się, moje produkty są najtańsze. Ja bym chciał mieć najtańsze produkty. To nawet lider rynku dzisiaj, Biedronka, przestała chwalić się, słuchajcie, codziennie niskie ceny. Tylko zaczęła sprzedawać, na początku właśnie mówiłem o tych świeżakach, a teraz sprzedaje, słuchajcie, wygodę. Dlaczego? No bo w reklamie już nie ma informacji, że u mnie kupisz najtaniej banany. Biedronka już nie pokazuje takich reklam. Tylko co pokazuje? Możemy. Myśmy znaleźli producenta, który dla ciebie
przygotuje mięso, w kadzi będzie trzymane 12 godzin, po tych 12 godinach my nie wsadzimy odpowiednią folię, dajemy do sklepu Biedronka, a ty, droga pani, kupując to mięso, co robisz? Oszczędzasz czas, bo bierzesz to mięso do domu, stawiasz na piekarnika 15 minut i co? Obiad gotowy! Jest przygotowany! A pojemy emocje, dlatego też nie podejmujemy do tego, że ciągle pokazujemy tylko, że jesteśmy najtańsi. To jest przykład pewnego efektu piły, który ja pokazuję i mój własny autorski, zarezerwowany Airco system, totalny system rabatowy. Czyli wszyscy żyją na rabat. Ile mi dasz rabatu? Ile mi dasz rabatu? Dane powiedzenie, nie? To taka stolica Maroka. Ile tego rabatu dasz? Nie. Nie żyjemy ciągle tylko, żeby pokazywać niskie ceny. I wiele procentów tak żyje. Da jakąś cenę, zaproponuje cenę wyższą, potem robi promocję. Produkt przydaje, zaczyna się sprzedawać, daje wyższą cenę. Przestaje się sprzedawać, daje promocję. To nie jest tak, że musimy ciągle żyć taką pułapką cenową. Lepiej zrobić coś, co ja nazwałem strategią totalnie płaskich cen. W wielu firmach to jest stosowane. Płaskie cenniki. Oczywiście musi być przygotowane odpowiednio na pewne produkty. Firma Apple dzisiaj nie walczy dzisiaj cenowo z nikim. Ma najdroższe telefony. A ile osób podąża, żeby kupować ich asortymentu? Nie kupisz nawet na Allegro dużo, dużo taniej tego produktu. Bo te poziomy cenowe są, jasna polityka cenowa są bardzo spłaszczone. Chciała wprowadzić tani plastikowy produkt. Co się stało? Nikt nie chciał tego kupować. Dlatego też strategia płaskich cen i dobrej polityki cenowej, stabilnej, a nie efekt piły, czyli cena, promocja powoduje tego rzeczy. I słuchajcie, przykład właśnie z branży farmacji, pewnego badania, które zostało zrobione, że 52% pacjentów w pierwszym miejscu wskazują niską cenę. Ale jednakże, słuchajcie, tylko 30-35% jest w stanie uprawiać tak zwaną turystykę cenową, czyli szukać tej najniższej ceny. Ale uwaga, tylko 15-18% klientów, pacjentów podejmuje decyzję, żeby kupić tani produkt za jego najtańszą cenę. Co to pokazuje? Że pozostałe 70-80% klientów nie oczekuje, że on będzie najtańszy, tylko że on będzie mieć pełną wartość. Jeżeli ja kupuję M&M'sy za 9 zł w pudełku, orzeszki, które są oblane czekoladką, to ja kupuję nie tylko coś, co mi po prostu, co jakoś tam wygląda. Ja kupuję pewną emocję z tym związaną. Jak ostatnio widzieliście, być może w telewizji, reklamę żelków Haribo. Ona jest fantastyczna, jak dorośli ludzie stoją i opowiadają sobie o tych żelkach, że takie są gumiaściste, że są takie inne. Nie? To jest piękna reklama, która się pokazuje. I tak naprawdę każdy z nas, gdyby żelki kupił, bez względu na to, że one kosztują 3 zł, czy 5, czy 8. Promocja. To są takie dwa przykłady, które lubię. Albo strategia push, czyli proszek, 20 życiem, 20 wcieleniem, z faktorem Q, X, Y, Z, A, B, C i tak dalej. Co pół roku proszek Persil ma nowy faktor, niesłychanie najnowocześniejszy, najbardziej innowacyjny. No albo strategia pull, czyli bądź zauważalny. Ci, którzy mają szamba, wiedzą, że i tak potrzebują tego asortymentu. Tak, wyrobicie wywozimy. No właśnie, dziękuję. To jest to, że my potrzebujemy tego produktu. Nie jest pchana reklama kolejnym, tylko potrzebujemy tego produktu. 80% klientów lubi kupować z ofert specjalnych. A oferty specjalne, uwaga, to nie to samo, co oferty cenowe. Znam co najmniej 20 innych sposobów, jak przygotować ofertę specjalną, która nie polega tylko na obniżce cenowej. I miejsce. Tutaj też ważna rzecz, że kiedyś siodłaliśmy w samym punkcie sprzedaży, dzisiaj później był e-commerce, później multi-channel. Dzisiaj mówimy, że sprzedaż produktów, usług, czegokolwiek jest już omnichannelowa. Jest jakby w każdym momencie można w takim combo treningu zamówić w internecie, odbierzesz w sklepie. Oddasz reklamację w sklepie, oddadzą ci pieniądze i jest, to są te same ceny. Także dzisiaj to miejsce przestało być kupione tylko z punktem sprzedaży. Zrobimy badania związane, w jaki sposób klienci, którzy zobaczyli coś w internecie, kupują w sklepie stacjonarnym i odwrotnie. I na końcu personel. Co zrobić, żeby ten personel, ci ludzie, których zatrudniasz, był rzeczywiście zaangażowany. Tutaj dużo było mowy o celach, o wynikach, sobie postawię cele 3-letnie, 5-letnie, miesięczne i kolejne.
No to jest pytanie, w jaki sposób rzeczywiście motywować tych ludzi. Brak, słuchajcie, powodu niezadowolenia klientów były takie, że 92% to brak zainteresowania ze sprzedawcy danym klientem. 88% niezadowolonych klientów to brak inicjatywy ze strony sprzedawcy, a tylko 17% ze względu na niską cenę. To są powody niezadowolenia klientów. A zadowoleni klienci? 55% klientów rekomenduje innym, wiele słyszymy, że żyją z rekomendacji, innym za dobrą obsługę. 75% wiedza zachowania sprzedawcy jest odpowiednia, a 83% bardziej wierzy rekomendacją, czy to, co się tu między nami dzieje, niż reklamą. I na końcu ten krótki speech chciałbym powiedzieć jeden cytat sama Waltona, właściciela już istniejącego największej amerykańskiej globalnej sieci handlowej na świecie. On powiedział nawet do swoich pracowników jedno zdanie. Jest jeden szef, moi drodzy. Jest jeden szef w naszej firmie. Nie ja, jest jeden szef. Klient. Potrafi on pozbawić każdą osobę pracy w firmie, nawet nie jako prezes zarządu. Wystarczy, że swoje pieniądze wyda w innym sklepie, w innym miejscu. I z tymi wyzwaniami marketingowymi was zostawiam, abyśmy wspólnie razem zastanowili się, co zrobić, żebyśmy mieli taką firmę, gdzie klienci do nas sami przychodzą, sami potrzebują, sami pożądają naszego produktu czy usługi i sami chcą z nami współpracować. Dziękuję serdecznie.